Siemaneczko. Słuchaweczki to powiedziałbym, że jeden z ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o nasze stanowisko do pracy czy do grania, ponieważ w słuchawkach siedzimy bardzo długie godziny, więc przydałoby się, żeby headset, którego używamy, po pierwsze miał dobry mikrofon, po drugie był przede wszystkim lekki i wygodny. I te założenia spełnia bohater dzisiejszego odcinka, czyli Genesis Radon 800, o których dzisiaj Wam trochę opowiem, ale przedtem jeszcze prosiłbym o zostawienie suba i lajka, ponieważ jak patrzyłem na statystyki, większość osób, które ogląda moje filmy, wciąż mnie nie subskrybuje, co jest dziwne, ponieważ rozdaję tam dużo rzeczy, jak m.in. makropada i konsolkę, w tym oto filmie, który tutaj macie przypięty. Dobra, koniec gadania i przechodzimy do odcinka. Zaczynając od opakowania, tutaj typowa szata graficzna w produktach od Genesis i na przodzie znajdziemy render produktu oraz informacje o czerwonym podświetleniu i kompatybilności ze wszystkimi platformami, za co należy się plus. Bok to najważniejsze cechy produktu, a tył to już standardowo dokładna specyfikacja techniczna słuchawek. Jeżeli chodzi o zawartość, to w tej cenie nie oczekiwałem za dużo, ale pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ otrzymaliśmy przyjemny, miękki woreczek do przenoszenia słuchawek, materiałowe nauszniki, które możemy założyć zamiast tych z ekoskóry, adapter combo jack na 2x mini jack, kabel USB-C do USB-A, kabel USB-C do combo jack, odpinany mikrofon na elastycznym pałąku i oczywiście papierologię. Słuchawki są wykonane w całości z czarnego plastiku i pomimo swojej niewielkiej wagi nie trzeszczą i nie sprawiają wrażenia, jakby miały się rozpaść w rękach, a trochę je powyginałem. Jeżeli chodzi o zakres ruchu czaszy i regulacji samych słuchawek, to tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Czasze obracają się do środka, co ułatwi chociażby ich odłożenie na płasko bądź powieszenie na szyi, a sama regulacja pałąka jest wyraźna, lecz nie na tyle, żeby ustawić wielkość raz i nie musieć się martwić o przypadkową zmianę. Słuchawki przyjemnie leżą na głowie za sprawą nauszników oraz równie miękkiego wykończenia na pałąku po wewnętrznej stronie. Jeżeli mówimy już o wygodzie, to tutaj ciężko się do czegoś przyczepić. Przede wszystkim mamy dwie poduszki, zarówno z ekoskóry, jak i materiałowe, więc co kto lubi, jedne dadzą nam trochę więcej basu i bardziej odizolowany dźwięk od otoczenia, drugie dadzą nam przede wszystkim komfort i to, że w upalne dni, których jeszcze nie ma, ale niedługo nadejdą, nie będą nam się pociły uszy. Ponadto muszę przyznać, że serio czuć wagę tych słuchawek, a raczej nie czuć, ponieważ są one na tyle lekkie, że zdaję sobie sprawę, że mam coś na głowie, ale nie jest to coś, co by mi miało przeszkadzać, nawet jeżeli bym siedział długie godziny, co też robiłem w tych słuchawkach, więc tutaj naprawdę duży plus, ponieważ to, czym oni się najbardziej szczycą, czyli to, że to są słuchawki ultra lekkie, to jest naprawdę bardzo duża karta przetargowa. Mówiłem sporo o wadze, więc nie mogłem się powstrzymać i sprawdzić, ile faktycznie ważą. W nausznikach z ekoskóry ich waga wynosi 133 gramy, a po zmianie na materiałowe pewnie jeszcze udałoby się kilka gramów ugrać. Po dołożeniu mikrofonu i kabla USB-C mamy 187 gramów, co jest bardzo dobrym wynikiem i wciąż można by odchudzić je poprzez zmianę nauszników, czy chociażby przewodu na kabel jack. Jeżeli chodzi o sterowanie i łączność, to mamy wszystko na lewej czaszy i znajdują się tam kolejno: przycisk do wyciszania mikrofonu, rolka do zmiany głośności, port USB-C i gniazdo mini jack pod mikrofon. Przycisk od wyciszania ma wyraźny, wyczuwalny klik, także ciężko będzie przeoczyć moment wyciszenia mikrofonu. Ogólnie moim zdaniem słuchawki prezentują się naprawdę dobrze. Duże podświetlone logotypy na czaszach dają nam znać, że to produkt, który stylistyką ma trafić do graczy, lecz całe słuchawki nie są krzykliwe czy też przesadnie gamingowe, jeżeli chodzi o wygląd. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to chwila na wiadomość od partnera tego filmu, jakim jest eCatalog. eCatalog to nowy serwis w Polsce, którego celem było stworzenie zaawansowanej technicznie oraz przystępnej dla użytkownika strony. A skoro jesteśmy przy słuchawkach, to zajrzymy na eCatalog i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Na początku jeszcze przełączymy widok na Dark Mode, no, o wiele lepiej. Z kategorii wybieramy audio, słuchawki i teraz zaczynamy zabawę, ponieważ na stronie mamy bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o sortowanie i możemy nie tylko wybrać konkretną markę czy rodzaj komunikacji, ale także konkretne funkcje, zawartość zestawu czy cechy produktu, takie jak chociażby kocie uszy. Gdy już znajdziemy wybrany produkt i przejdziemy na jego stronę, do dyspozycji mamy praktycznie wszystkie dostępne informacje, ceny, specyfikacje, zdjęcia, a nawet dostępne warianty kolorystyczne, jeżeli takowe występują. Inną przydatną funkcją jest podgląd na wszystkie warianty z danej serii, co przydaje się zwłaszcza, gdy szukamy laptopa i jeżeli chcemy ograniczyć wybór tylko do tegorocznych modeli, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Ale wracając do bohatera tego odcinka, w wyszukiwarce wpisujemy Genesis i ze wszystkich kategorii, które Genesis oferuje, wybieramy słuchawki, znajdujemy recenzowany model Radon 800, teraz tylko pozostaje kliknąć zakładkę gdzie kupić, dać startowanie według ceny, a wszystkie linki oczywiście będziecie mieli w opisie. Za jakość dźwięku odpowiadają dwa 40mm przetworniki, które radzą sobie bardzo dobrze. Dźwięk w grach jest wyraźny i łatwy do zlokalizowania, a bas nie jest przesadzony, co jest zmorą wielu gamingowych headsetów. Zaznaczę też jednak, że słuchawek używałem podpiętych na USB, co sprawia, że dźwięk wypada nieco lepiej, zwłaszcza jeżeli karta dźwiękowa w naszym komputerze nie należy do najmocniejszych i jest raczej budżetowa. Jeszcze gwoli ścisłości, jeżeli mówimy o headsetie, no to oczywiście są to zarówno słuchawki, jak i mikrofon. I mikrofon w tym momencie możecie usłyszeć, także dam Wam jeszcze chwilę posłuchać ciszy, szumu. Tak, jeżeli słyszysz drobny pisk, który jest tam w tle,
to dobrze go słyszysz, to nie jest nic z mojego otoczenia, ten pis generuje mikrofon, ale to jest całkiem ciekawy przypadek, o którym powiem nieco później, jak przejdziemy do aplikacji. Mikrofon wypada tutaj bardzo dobrze, zwłaszcza jeżeli podłączymy go kablem USB. Zawsze wychodzę z założenia, że mikrofon w słuchawkach ma dwa główne zadania. Pierwsze, sprawić, żeby bez problemu udało się nas zrozumieć, oraz drugie, czyli nie ranić uszu naszych słuchaczy. I tutaj oba założenia, jak sami zresztą słyszeliście przed chwilą, są spełnione. Dobra, a tak się prezentuje aplikacja do słuchawek Genesis Radon. No i muszę przyznać, że aplikacja jest dosyć dziwna moim zdaniem, ponieważ okej, podoba mi się, że możemy sobie przełączać, ale nie jest to intuicyjne, jest to dosyć mylące i nie wiem, czy każdemu przypadnie do gustu. Mamy też 7.1, aczkolwiek fanem 7.1 nie jestem, ponieważ dla mnie bardziej ciekawostka technologiczna, aniżeli funkcja, która przede wszystkim w budżetowych headsetach mogłaby zmienić cokolwiek. No i Equalizer, Equalizer Plus. Jeżeli chcemy się pobawić, jeżeli chcemy sobie dopasować słuchaweczki do naszych potrzeb, możemy to zrobić. Druga zakładka, mikrofon. Mamy tutaj kontrolę głośności i możemy ustawić wzmocnienie mikrofonu. Mamy także częstotliwość próbkowania. Mamy tutaj coś takiego, że możemy sobie ustawić albo echo mikrofonu, albo magiczny głos. I ja nie jestem też fanem tego rozwiązania, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że część z Was może być zadowolona z tego, więc pokażę Wam jeszcze, jak to brzmi. To jest pierwsze, to jest... nie wiem co, dinozaur. Drugie to jest kreskówkowe. Trzecie to jest mężczyzna. Czwarte to jest kobieta. I ostatnia zakładka to jest redukcja szumów. Tutaj mam mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony wolałbym nie używać redukcji szumów, gdyż jakość audio traci trochę, no ale z drugiej strony nie słychać wtedy tego piszczenia, które było wcześniej. Tutaj macie jeszcze raz pokazane, jak brzmi mikrofon w tych słuchawkach, jeżeli mamy wyłączoną redukcję szumów. To piszczenie nie jest tak mocne jak w wstawce wcześniej, ponieważ wyłączyłem tutaj wzmocnienie mikrofonu, ale wciąż moim zdaniem jest to na tyle słyszalne, że jestem w stanie poświęcić jakość audio tylko po to, żeby nie było tego piszczenia. Słuchawek trochę poużywałem i muszę przyznać, że jednak lekkie słuchawki to jest to. W Fortnite nie było żadnego problemu z ogarnięciem, co się dzieje dookoła mnie, a podczas oglądania anime czy słuchania muzy mogłem się cieszyć przyjemnym dźwiękiem bez świdrującego mózg przebiasowionego dołu. Wiecie o co chodzi, często takie słuchawki gamingowe mają coś takiego, tutaj na szczęście wszystko jest wyważone i naprawdę muszę powiedzieć, że dźwięk jest bardzo przyjemny. Jak wasze wrażenie? Ja przyznam się szczerze, jestem naprawdę nimi zauroczony, ponieważ przede wszystkim są bardzo lekkie, mają przyjemny, stonowany dźwięk oraz mają aplikację, w której możemy dużo trochę poczarować. Jedyny minus, raczej nie minus, jedyna rzecz, która sprawi, że to nie będą moje słuchawki, których będę używał na co dzień, jest to, że są one przewodowe. Gdyby Genesis zrobił wersję bezprzewodową, to przyznam się, że byłbym w stanie się przerzucić, ponieważ właśnie ten komfort u mnie jest najważniejszy. Suba i lajka i pamiętaj, że w innym moim filmie na kanale masz właśnie do zgarnięcia zarówno MacroPada, jak i mini konsolkę 500 w jednym. No i oczywiście w opisie masz wszystkie linki o rzeczach, o których mówiłem. Także co? To by było na tyle i do zobaczenia następnym razem. Na razie.